Następny znak. Uzyskanie, odzyskanie ziemi, użyźnianie nieużytków. XIX-wieczny pisarz Mark Twain, słynna postać amerykańska, pojechał na ziemię izraelską na długo przed powstaniem państwa. Objechał Izrael, kiedy państwa jeszcze nie było, i w notatkach, w pamiętnikach napisał. Unosi się nad nią atmosfera przekleństwa, która zniszczyła jej pola i zakuła jej energię w kajdany. Opuszczona, szpetna, wręcz obrzydliwa. Trzecia Mojżeszowa 26:32. Bóg mówi, ja sam spustoszę ziemię tak, że osłupieją nad nią wasi wrogowie. Ja to sprawię, Bóg mówi, o tej ziemi, że osłupieją wasi wrogowie. Kiedy przyjdą i zobaczą tę ziemię, zrobią coś takiego. No to jest niemożliwe. Sól, bagno i pogorzelisko. Staną w ryci. Turcy panowali nad Izraelem 400 lat. Imperium Osmańskie. Wprowadzili podatek od drzew. Co trzeba zrobić, żeby nie płacić podatku? Wyciąć wszystkie drzewa. Wycinano miliony drzew w Izraelu. Nawet te najmniejsze. Ale Bóg obieca, że wraz z otworzeniem się państwa Izrael, ta ziemia, która jest przypisana narodowi izraelskiemu, bo w Biblii czytamy, że jest takie prawo. Jak wy tam jesteście w ziemi Kanaan, ta ziemia rodzi. Jak was tam nie ma, ona przestaje rodzić. Joel 2:23. Ten kraj niegdyś spustoszony stał się podobny do ogrodu Eden. Żydzi, kochani, nigdy nie byli rolnikami. Rolnik przywiązuje się do swojej ziemi. Byli tutaj w Polsce przez 1000 lat, ale czy to byli rolnicy? Otóż nie. Później czytamy, byli to rzemieślnicy. Byli to ludzie zajmujący się różnymi rzeczami, ale nie rolnictwem. Ale kiedy powrócili do ziemi swoich ojców, jeść trzeba, a więc zaczęli zajmować się rolnictwem. W Galilei, w okolicach Chorazymu, musieli usuwać do 20 tysięcy ton głazów skalnych z każdego hektara, żeby oczyścić ziemię, żeby można było zasiać zboże. Malaryczne bagna zamieniano w ziemię uprawną. Między innymi wpadli na pomysł eukaliptus, który wyciąga wodę. Sadzili eukaliptusy, sprowadzali z Australii. Dzisiaj, jak jeździsz po Izraelu, to potężne drzewa, potężne eukaliptusy, posadzone przez Izrael, ale one osuszały bagna. Wodę z Jeziora Galilejskiego poprzez system kanałów skierowano na pustynię, dzięki czemu pustynia zaczęła kwitnąć. Izajasz 27:6. W dniach, które idą, Jakub wypuści korzenie, Izrael zakwitnie, puści pędy i napełni cały świat płodami. To jest proroctwo, które jeszcze się, kochani, nie wypełniło, bo to jest proroctwo dotyczące 1000-letniego panowania Chrystusa, że cały świat ma zostać napełniony płodami z Izraela. Ale to już się zaczęło, to już się dzieje. To spis żarnia Bliskiego Wschodu. Nawet dzieci pomagały. Rury, o których wspominałem. System kanałów. Mój przyjaciel, ten dziennikarz z programu pierwszego telewizji izraelskiej, dostał pozwolenie latać helikopterem jak Izrael. Długi, szeroki. Nakręcili film dla telewizji o rolnictwie. Jak Izrael rośnie, jak jest kolorowy. Zaprzyjaźniony ze mną, dowiedział się, co robię i mówi, Piotr, masz ten film, krótki urywek, pokazuj ludziom w Polsce, w Europie, gdziekolwiek będziesz, jakie tu jest rolnictwo, jak my tutaj to wszystko obsiewamy i tym się zajmujemy.
במשובות לב שגינו, אנא הראה לנו דרך. אם בדרכים לא סלולות היינו, הושט לנו יד מכוונת. אם חטאנו או הלכנו בשבילים אסורים, פגע בנו אך ענה הנח לילדים. אם נאטמנו מאיש לאחיו, אנא אל פתח את ליבנו. אם הקשנו עד להרחיב, אנא רכך את ידינו. אם סטינו מנתיב האמת בין אלפי מחוזות של שקרים, פגע בנו אך ענה הנח לילדים. שמע אל אמהות כואבות לילות כימים, פתח ליבך To, co widzimy, co Izrael robi z rolnictwem, kochani, to jest spełnienie Bożych obietnic i Bożych proroctw dotyczących bezpośrednio tej ziemi. Izajasz 41:18. Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin. Obrócę pustynię w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła. Zasadzę na pustyni cedry, akacje, mirty i drzewa oliwny. Zaszczepię na stepie razem cyprys, wiąz i pinię. Aby widzieli i poznali, znieważyli i zrozumieli wszyscy, że to ręka Pana uczyniła i że to stworzył święty izraelski. W ostatnich dniach Izraelczycy posadzili ponad 300 milionów drzew. W ostatnich latach 300 milionów drzew, które to drzewa były wyhodowane w ich szkółkach na terenie państwa Izrael. Dzięki temu ilość opadów wzrosła o 450%. Jak wspomniałem, jest to dziś spiżarnia Bliskiego Wschodu. Na walentynki Amerykanki co roku otrzymują róże od swoich ukochanych, nie wiedząc, że te róże pochodzą od najmniejszego kraju świata, z Izraela, z pustyni. Przyszłością Izraela jest Negev, to powiedział Dawid Ben-Gurion. Pustynia ożyła. Pomarańcze zbierają 4 razy do roku. 16 lat zajęło naukowcom z Instytutu w Berszebie, by wyhodować rośliny, które są odporne na podlewanie słoną wodą, której pod Negevem, bo oni to sprawdzili, tej wody jest pod dostatkiem. I powiedzieli, że pierwsze próby ze szparagami, trzciną cukrową i pszenicą i bawełną były tak zachęcające, że Uniwersytet Ben-Guriona w Berszewie oświadczył: dzięki nowej technice nawadniania uda nam się w niedługim czasie zmienić Negev w kwitnącą krainę. Izrael kwitnie. Często moja córka mówi: tato, przyjeżdżaj w marcu, w kwietniu. Cały Izrael jest kwitnący. Wszędzie pełno kwiatów, wszystko zielone, pachnące, bo Bóg, kochani, dotknął się tej ziemi. W tle pustynia Negev, kapusta, arbuzy, biblijne owoce granatu, pomarańcze, które zbierają 5 razy do roku. Nawadnianie kropelkowe. Kto na to wpadł? W Warszawie polski Żyd był u swojego przyjaciela i patrzy, siedzi sobie, a tu drzewo obetonowane kompletnie. A oni na ławce sobie siedzą, odwiedzał go, rozmawiali. Pięknie żyjące drzewo,
niedostające wody, bo wszędzie beton aż do samego drzewa. I tak patrzy, jak to jest możliwe. Ale następnym razem go odwiedził, okazało się, że jest jakaś awaria i był malutki przeciek z rury i woda wprost dostawała się kropelkami małymi do korzeni tego drzewa. I w myśl tego, co powiedział Albert Einstein, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ten człowiek, kiedy spojrzał na to, wpadł na pomysł. Trzeba zrobić nawadnianie kropelkowe. Wyemigrował do Izraela i tam, kiedy plastik stał się powszechnie dostępny, skonstruował te rureczki. I dzisiaj, jak jesteśmy w Izraelu, widzisz każde drzewko, roślinka w miastach, wszędzie ma taką rureczkę i inne kraje to też korzystają z tej technologii. Izrael sprzedaje tę technologię, jeździ do Afryki, pokazuje nawadnianie. Dziś Izrael mówi, jak rozmawiam z nimi, słuchaj Piotr, nie patrzymy w górę, czy deszcz pada, bo klimat się zmienia. Mamy pod dostatkiem wody. A jeszcze 10 lat temu, kiedy czytałem opracowania i w wiadomościach słyszałem, przekroczona czerwona linia jeziora Galilejskiego. Kiedy jechałem nad jezioro, nie chciałem wierzyć, gdzie kiedyś woda była tutaj, a teraz nie ma wody. Ale pojechałem pewnego razu kilka lat temu, stanąłem, mówię, wow, w Tyberiadzie pełno wody. Z 5 metrów więcej, jeśli chodzi o wysokość wody. Skąd się ta woda wzięła? Otóż Izrael ma 3 fabryki odsalania. Wpadli na pomysł, by odsalać wodę z Morza Śródziemnego, której jest pod dostatkiem. Nie patrzymy w górę, patrzymy, żeby tej wody nam nie zabrakło. Będziemy już eksportować tę wodę, będziemy sprzedawać wodę innym krajom. Wzgórza Golan. Jeremiasz 15:19. Przywrócę Izraela na jego niwę i będzie się pasł na Karmelu i w Baszanie i nasycał się na górach Efraima i Gileadu. Michał 7:14. Paść swój lud swoją laską, owce swojego dziedzictwa, które samotnie przebywają w leśnej gęstwinie pośród żyznych pól. Niech pasą się w Baszanie i w Gileadzie. Jak za dawnych czasów. Czytasz Baszanie w Gileadzie. Co to jest Baszan? Jakaś nazwa. Tłumacz coś tam napisał w tej Biblii. Ale kiedy jesteśmy na wzgórzach Golan, są drogowskazy. Witamy w Baszanie. Jesteś w starożytnym Baszanie. Kochani, to proroctwo z księgi Jeremiasza i Micheasza to proroctwo wojny sześciodniowej. Bo w 1967 roku, podczas wojny sześciodniowej, w czerwcu, Izrael odzyskuje Baszan, odzyskuje wzgórza Golan, które są teraz na zdjęciu widoczne. Zrobiłem to zdjęcie, tutaj uprawy, rureczki, a tu już stanowiska radarów, stanowiska karabinów, bo po drugiej stronie już jest Syria. A więc Baszan został odzyskany. Jeremiasz to powiedział i Micheasz z natchnienia Ducha Bożego. Banany w Galilei, a to już jest słynny szuk, targ w Jerozolimie. Mówię swoim przyjaciołom, jak będziecie w Jerozolimie, idźcie na ten słynny targ i nie musicie jeść śniadania, tam się najecie. Będziecie najedzeni, bo oni częstują pomarańczami, figami, morelami. Te wszystkie owoce zostały zebrane tam, wyprodukowane, w cudzysłowie. Niektóre przyprawy, niektóre rzeczy, na które tam patrzyłem, nawet nie wiedziałem, co to jest, do czego to pasuje. Moja żona pytała, to jest do ryba, to jest do tego, to do tamtego, to tak pachnie. To wszystko zostało uczynione, bo Bóg dotknął się tej ziemi. Orzechy, wspaniałe izraelskie oliwki, chałwa, przyprawy w workach, mnóstwo tego, daktyle. Nawet mówią, że są już daktyle, które zostały znalezione na Masadzie, o której za chwileczkę będziemy mówić. Które mają 2000 lat. Te ziarenka wyhodowano. Bóg dotknął się, kochani, tej ziemi. Aby zrozumieli, aby ci, co patrzą na to, zrozumieli, że to ręka Pana uczyniła. Że Bóg się dotknął tej ziemi, aby nam coś też powiedzieć. Następny znak. Odrodzenie języka. To, że Niemcy mówią po niemiecku,
A tutaj mamy obywateli też Niemiec, obywatelki. A my po polsku. To dla nich to błogosławieństwo dla Niemców, a dla Polaków tak samo. I Chińczyków, których jest tak wiele. Byłem kilka razy w Chinach. Oprócz siesie, cza, coś. No nie rozumiesz ani słowa. Czy to błogosławieństwo? Że tyle języków? Otóż jakie to jest przekleństwo. Za butę, pychę, za karę grzesznych ludzi. Że dzisiaj każdy mówi innym językiem i trzeba tłumacza uczyć się. Do tego angielskiego coś tam liznąłem, ale nigdy nie będę się posługiwał tak jak polskim, bo inaczej myślę. Myślę po polsku. Kochani, ale Bóg mówi, że przychodzi król, który zmieni obraz świata. Sofoniasz 3:9. Potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć Mu jednomyślnie. Król przychodzi, król królów i Pan panów. I on się zwrócił już do swoich uczniów po zmartwychwstaniu nad Jeziorem Galilejskim, gdzie jest pomnik, gdzie rozpalono ognisko, razem z nimi jadł, w Tapcha, niedaleko Kafarnaum. I zwrócił się do nich słowami szalom po hebrajsku. Król mówi po hebrajsku. Dlaczego dzisiaj świat używa języka angielskiego tak powszechnie? Na lotniskach wszędzie. No bo imperium niezachodzącego słońca królowa mówiła po angielsku. I tak zostało do dziś. Jest to spuścizna po brytyjskim imperium. Dlatego dzisiaj świat mówi po angielsku. Aczkolwiek Francuzi, powiem wam, byłem w muzeum w Luwrze, zapłaciłem 100 euro za bilet, stoję przed eksponatami i patrzę i oczom nie wierzę. Mówię, Ania, mojej żony, kochanie, zobacz. Ani jednego opisu eksponatu w Luwrze, w Paryżu po angielsku. Wyobrażacie to sobie? Ani jednego zdania po angielsku. Wszystko po francusku. I stoją ci Amerykanie, te wycieczki, Polacy, Niemcy, którzy znają angielski, patrzą i nic, tylko patrzą na eksponat i nic nie są w stanie wiedzieć, na co patrzą, bo to wszystko jest po francusku. Ja mówię, ależ nieprawdopodobne. To po co ja zapłaciłem te 100 euro? Byłem zły nieprawdopodobnie, ale wiedziałem, a dlaczego nie napisali tam po angielsku? Bo Francuzi nie lubią Anglików, a nie napiszemy po waszemu. Nawet jak wyjeżdżałem z podziemnego parkingu, to zamiast exit, gdzie tu teraz wleło, sorte, sorte. Mówię, czekaj, sorte to będzie tamten wyjazd. Sorte, sorte. Śmiałem się, forte, forte. To przekleństwo, że mówimy różnymi językami, ale to się zmieni. I Bóg wiedział o tym, że zapoczątkuje to naród Izraela. Powołał człowieka, nazywał się Eliezer ben Jehuda, urodzony na Litwie w 1885 roku. Przybył do Izraela w 1880 roku podczas pobytu w Paryżu. Wcześniej opublikował swój pierwszy artykuł opowiadający się za tym, aby raczej hebrajski niż jaki inny obcy język był językiem wykładowym w żydowskich szkołach na terenie Palestyny. Tak to ujął, tak to napisał. Ale nikt nie rozmawiał po hebrajsku. Język został zapomniany. Przybył na ziemię Izraela ze swoją żoną, zszedł ze statku, powiedział, kochanie, od dzisiaj będziemy mówić po hebrajsku. A ona patrzy na niego jak na wariata. Rozpoczął pracę nad odnową używanego jedynie w modlitwie języka hebrajskiego, który miał zastąpić jidysz i zostać uniwersalnym językiem wszystkich Żydów. Zamieszkał na pustyni. Początkowo myśleli, że człowiekowi coś odbiło. Siedział w książkach i powiedział, będę wskrzeszał język hebrajski, aby wszyscy mogli mówić językiem hebrajskim. Praca nad modernizacją polegała przede wszystkim na ujednolicaniu i upraszczaniu zasad gramatycznych oraz utworzeniu nowych słów.
wraz z przyjaciółmi, z emigrantów z Rosji założył towarzystwo językowe w Jerozolimie. Później ono zostało zamienione na Akademię Języka Hebrajskiego. I Ben Yehuda zaczął pracować nad słownikiem antycznego i współczesnego języka. Po jego śmierci w 1922 roku tę pracę kontynuował jego syn Ehud, tutaj z żoną. I w 1959 roku, 11 lat po powstaniu państwa, ukazuje się ostatni 17 tom słownika języka hebrajskiego. I spełniło się to, co wymarzył sobie Ben Yehuda. A on jak nakręcony, jak taka maszyna do śledzenia, wymyślania nowych słów. Musiał łączyć te zasady gramatyczne. Bo był tylko idysz i ladino dla tych, którzy mieszkali w basenie Morza Śródziemnego, tam w Hiszpanii. Miał on wprost obsesję na tym punkcie. Dziś biblijny hebrajski język opisany w Biblii nie musi być tłumaczony. To jest zdjęcie, kochani, Muzeum Biblii w Tel Awiwie, niedaleko Knesetu. Byłem tam kilka razy i nie zapomnę, jak podczas jednej z wizyt mój przyjaciel stanął przed... Kiedyś tam był oryginał, a teraz jest kopia Księgi Izajasza za szklaną kopułą. Stanął i mówi: Piotr, to jest niesamowite. Gdyby król Dawid stał tutaj obok mnie, który żył 3000 lat temu, on by czytał teraz ten tekst Księgi Izajasza, a ja, współczesny Żyd, żyjący w XXI wieku, bym go rozumiał, a on mnie. Nieprawdopodobne. Nigdy nie zapomnę, jak poszedłem do swojego przyjaciela, on skończył Uniwersytet Warszawski, był redaktorem gazety motoryzacyjnej. Jestem u niego w gabinecie, i raptem starodruk taki wisi na ścianie. Podszedłem i zacząłem czytać. Mowrzdy panie, kasztelanie, uprasza się. Taki staropolski język. I ja tak czytam, czytam te słowa takie różne, końcówki, nie takie jak dzisiaj używamy. I zgubiłem sens i składnie. On tak podszedł, śmiejąc się, mówi: Piotr, ja się tego uczyłem na studiach. Skończyłem polonistykę na uniwersytecie. Ale ty, współczesny człowiek, który się tego nie uczył, nic nie zrozumiesz z tego starodruku. A to tylko jakieś 300 lat. Tak się zmienił polski język. Dzisiaj mogą czytać Biblię w oryginale, kochani. Bóg to spowodował, że język hebrajski został wskrzeszony, bo ma być używany, bo ja przemienię ludom wargi na czyste. Nie tak, jak przemieniłem wtedy, bo był jeden język, wargi, że jeden drugiego nie rozumiał. Bóg mówi: ja to zrobiłem i też zrobię przemianę, aby wszystkie narody mogły wzywać mojego świętego imienia jednomyślnie. Odrodzenie języka. Następny znak. O, jak na czasie. Odtworzenie armii. Słynne zdjęcie, zrobiłem to zdjęcie w Instytucie Muzeum Yad Vashem w Jerozolimie. Jak wojsko obcina kosmyk brody temu Żydowi, śmiejąc się. Tak wracali w takich pasiakach. Ale kiedy dzisiaj patrzymy na armię Izraela, to widzimy spełnione Boże proroctwa. Ale w jak czytelny sposób. Zachariasz 12:6. W owym dniu uczynię z książąt Judy jakby garnek z ogniem wśród drwa i jakby żagiew płonąco w słomie, i będą pożerać z prawej i z lewej strony wszystkie ludy wokoło. Lecz Jeruzalem pozostanie nadal na swoim miejscu. Jakby garnek z ogniem wśród drwa i żagiew płonącą, pochodnia w stogu siana. Tak Bóg przyrównuje Izrael, że on uczyni, że będzie taką pochodnią i garnkiem palącym wśród narodów dookoła. Micheasz
5:7. I będzie resztka Jakuba między narodami, wśród wielu ludów, jak lew między zwierzętami leśnymi. Jak szczenie lwie wśród stad owiec. Gdy wtargnie, to zdepcze i rozszarpie. I nikt się nie uratuje. Żagiew płonąca w słomie. Lew między zwierzętami leśnymi. Na granicach państwa jest pełno jednostek wojskowych. Nie będę teraz mówił o tym, co się działo 2 tygodnie temu, że ta jednostka dała się zaskoczyć. Mnożą się pytania. Wielu ludzi zadaje mi takie pytania. Moje córce w Izraelu zadają te pytania. Dziennikarze publicznie w telewizji zadają. Każdy z nas, jak Izrael mógł się dać zaskoczyć? Nie znamy odpowiedzi na te pytania. Może je poznamy, a może nie poznamy. Mnóstwo jednostek. Tak samo było kiedyś w starożytności, za czasów Nehemiasza. Gdy odbudowano mury Jerozolimy, a okoliczni nieżydowscy mieszkańcy tak byli niezadowoleni, że próbowali przeszkodzić w odbudowie murów Jerozolimy. I Nehemiasz powiedział, lecz od tego dnia tylko połowa moich ludzi wykonywała pracę, druga ich połowa trzymała włócznie, tarcze, łuki, pancerze. Naczelnicy zaś stali za całym domem judzkim odbudowującym mur. Tragarze ciężarów zajęci byli w ten sposób. Jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. I tak jest do dzisiaj. Część społeczeństwa może pracować, ale mnóstwo społeczeństwa, młodzieży, dziewczęta 2 lata, kiedy mają 18 lat, służba obowiązkowa, chłopcy idą na 3 lata. Dlaczego? W wojnie sześciodniowej, w wojnie o niepodległość, przepraszam, w 1948 roku liczba Żydów wynosiła 600 tysięcy do 45 milionów Arabów. I Arabowie powiedzieli, w 2 tygodnie zabijemy wszystkich Żydów. Wrzucimy ich do Morza Śródziemnego, bo wpadli na pomysł, że przyszli tu i mówią, że to jest ziemia Abrahama, Izaaka, Jakuba. Jesteśmy jego potomkami i teraz Bóg dał nam tę ziemię. Wymyślili sobie coś takiego. Zmieciemy ich z powierzchni ziemi w ciągu 2 tygodni. I sekretarz generalny Ligi Arabskiej w 1948 roku podczas wojny o niepodległość powiedział Arabom. Będzie to wojna eksterminacji i doniosła masakra, o której będą opowiadać jak o masakrach mongolskich i krucjatach krzyżowców. Wysłał 7 armii, rozkazując, by starły z powierzchni ziemi twór syjonistyczny. W tym czasie radio nadawało, arabskie radio na terenie Izraela. Opuszczajcie Izrael, opuszczajcie Izrael. Na 2-3 tygodnie wybijemy Żydów, będą w Morzu Śródziemnym, a wy wrócicie z powrotem. I mnóstwo Palestyńczyków opuściło ziemię izraelską i udali się do innych krajów. Ale wojna o niepodległość została wygrana przez Izrael, kochani. I ci uchodźcy, którzy opuścili Izrael, no to teraz chcemy wrócić. Ale Izrael postawił granicę. I Szymon Peres powiedział, nie będziemy was przepraszać za wasze błędy. Mnóstwo Arabów zostało na ziemi Izraela, a znaczna część opuściła i dzisiaj są nadal uchodźcami. I zwróćcie uwagę, kto interesuje się polityką, geopolityką, historią, nikt z żaden arabski kraj nie chce ich do siebie przyjąć. A przecież, kochani, to nie jest naród palestyński. Nie ma narodu palestyńskiego. Jeśli będziecie słyszeć w telewizji, w internecie, gdziekolwiek, w wiadomościach, naród palestyński, to wierutna bzdura, to kłamstwo. Nie ma narodu palestyńskiego. Jest naród arabski. To są ci sami ludzie, ten sam naród, ta sama genetyka, co w Libii, w Maroko, w Jordanii, w Arabii Saudyjskiej, w Katarze, w Dubaju. To są ci sami ludzie. Dlaczego Dubaj bogaty nie chce przyjąć Palestyńczyków? Teraz ze Strefy Gazy, na bieżąco jesteśmy z wiadomościami, Egipt zamknął granicę.
nawet nie posłuchał prośby Stanów Zjednoczonych i Izraela, wpuśćcie ich, bo chcemy Gazę zająć całą, wpuśćcie ich do siebie, do Egiptu, przecież to są wasi ludzie. Nie, nie wpuścimy. Nikt nie chce ich wpuścić. Dlaczego? Nie będę teraz odpowiadał na tego typu pytanie. Nasuwają się różne myśli. Zdjęcia armii. Żołnierz czytający Biblię. Teraz w internecie też jest. Cała armia, był szabat. Czytają Pismo Święte. Oparci o czołgi Merkawa. Merkawa znaczy ognisty rydwan. Ten sam rydwan, na którym został wzięty żywcem prorok Eliasz. Merkawa. Mają, jak wspomniałem, najlepsze czołgi świata. Karabiny, sprzęt, uzbrojenie. Bo Bóg powiedział, będziecie jak lew między zwierzętami leśnymi. Flota, karabiny, helikoptery, awionika. Armia najnowocześniejsza w świecie, kochani. Mówią, dlaczego Związek Radziecki tak przychylnie ustosunkowywał się do Izraela? Ostatnio czytałem. Bo wiedzieli, na co te żydowskie głowy wpadają, jeśli chodzi o uzbrojenie, o wojskowość. I chcemy ich technologię. A Pegasusa, o którym tak ostatnio słyszymy, to kto wymyślił, że nie jesteś w stanie nawet się obronić, bo wszędzie to będzie na twoim komputerze, jeśli chcą, na twoim telefonie i tak dalej. Na to wpadły izraelskie głowy. I świat o tym wie, świat to widzi i musi się liczyć. To Boże proroctwo spełnione, spełniające się na naszych oczach. Produkują najnowocześniejsze systemy, antyrakiety, samoloty, Iron Dome. Teraz już mają laser. Używają laser do strącania rakiet. Jakże Ukraina chciałaby system Iron Dome. Widzieliście, szczególnie młodzież, zdjęcia, gdzie rakiety lecą ze Strefy Gazy, dziesiątki rakiet i tylko po kolei wszystko jest strącane. Jaka technika, jaka myśl jest włożona, a przecież ta rakieta leci z potężną prędkością. Dzisiaj latają samoloty. Lecisz do Izraela, nie polecisz Wizz Airem, ale możesz polecieć El Alem. Dlaczego? Bo tylko linie El Al, ale bilet jest droższy. Mają system obronny. Każdy samolot ma własny system obronny przeciw rakiecie. System obronny bez udziału pilota zobaczy w cudzysłowie rakietę lecącą w stronę samolotu i wypuści antyrakietę i ona zostanie strącona, nie uszkadzając, nie zabijając ludzi, nie niszcząc samolotu. Wszystkie samoloty linii El Al mają to na wyposażeniu. Spełniło się proroctwo Zachariasza. Samoloty. Amerykanie dają F-16. Cała awionika, elektronika jest montowana przez Izrael. To nasza elektronika. Jedyny kraj na świecie. Samoloty F-16, rozmontowana elektronika i nasz system do samolotu jest montowany. Tankowanie w powietrzu. Oczywiście drony. Miałem okazję być na taśmie, gdzie produkują Merkawa. Przez moje kontakty zostałem tam zaproszony, widziałem. I człowiek mówi, zobacz. Ja mówię, proszę pana, ja nie widziałem czegoś podobnego w życiu. Wygięta lufa włók czołgu Merkawa. Włók. Takiej stali używamy, bo ona ma wytrzymać 2400 strzałów. A ruska lufa, ruskiego czołgu, tylko 800. A więc jest specjalna stal. Drony. Bo Bóg powiedział, będziecie zbrojnie bardzo silni i będziecie pożerać wszystkie kraje dookoła. Dziewczęta, jak wspomniałem, dwa lata, chłopcy, 3 lata. Dlaczego? Bo już nie chcą, żeby tego typu zdjęcie się powtórzyło. Ani tego typu. Już nie poddamy się bez walki. Słynna Masada nad Morzem Martwym. Ktokolwiek był w Izraelu, jeśli był na Masadzie,
Kilka zdań na temat przypomnienia historii. Rok 73 naszej ery. Zeloci, ugrupowanie polityczno-religijne, stawiali sobie za cel walkę z Rzymianami. Byli zdania, że poddanie się niewoli oznacza zaparcie się Boga. Wierzyli również, że przez walkę, fizyczną walkę, przyspieszą przyjście Mesjasza. W to wierzyli. Kiedy padła świątynia w 70 roku, tam na pustyni, tuż nad Morzem Martwym, Góra Masada. Biblia mówi, że na tej górze schronił się król Dawid przed Saulem, twierdza Metsuda. Tam był Dawid, na tej górze. Ale to była zimowa rezydencja króla Heroda. Tu miał swoje pałace. Były magazyny, 4 hektary powierzchnia. Historycy mówią, że mogli żyć tam ludzie przez 1000 lat bez problemu. Siali zboże, chwytali wodę do specjalnych cystern, byli samowystarczalni. Cesarstwo Rzymskie przychodzi w 73. A opisał to dokładnie, skąd to wiemy? Józef Flawiusz, który był naocznym świadkiem tych wydarzeń i dokładnie wszystko widział, to co tam się działo. 960 osób schroniło się na tej nie do zdobycia górze, a tu już jest Morze Martwe, tu wtedy w tym miejscu. I 5000 wojska rzymskiego przychodzi zabić tych zelotów. Cały kraj już jest podbity. Świątynia legła w gruzach. Żydzi w rozproszeniu. Nie ma. Ale garstka, 960 osób na jakiejś górze nad Morzem Martwym zamknęła się. A tu tylko prowadzi z tej strony tak zwana droga węża. Miałem okazję iść tą drogą i wspiąć się tutaj. Na jednego człowieka. Zaryglowali kamieniami, nie do zdobycia, bo wysokość, nie można tego zdobyć. I 5000 wojska przyszło. I wpadają na pomysł. I budują rampę, kochani, tutaj. To wszystko zostało wybudowane przez Rzymian. Z lotu ptaka piękne zdjęcie. To jest makieta. Rampa, rzymska rampa, oryginalna do dziś, prowadząca na Masadę. Tam postawiono machiny oblężnicze, podpalono mur, zniszczono mur. Józef Flawiusz mówi, że Żydzi spuszczali im wodę do picia tym, którzy budowali tę rampę, bo budowa trwała kilka miesięcy. I wchodzą na górę, a tam kompletna cisza. Wchodzą na górę, by zabić tych wszystkich ludzi, kobiety z dziećmi, starców, mężczyzn, całe rodziny. Ale wchodzą, a tam kompletna cisza i zapach śmierci. Co się stało? Przywódca powiedział, słuchajcie, nie mamy najmniejszych szans. To, że się poddamy, to nic. Będą nas obdzierać żywcem ze skóry. Będą matki rzucać z tej góry, ze skały. Dzieci będą rozrywane na kawałki na naszych oczach. Zabierzemy im smak zwycięstwa. I wpadli na pomysł. Tak zwany rytualny mord w cudzysłowie. Mężczyźni wzięli kamyczki i szli do rodzin. Każdy się położył. Matki przytulały swoje dzieci. I leciutkie, malutkie nacięcie tętnicy. I nadal człowiek żył. Ale krew powoli wypływała z dzieci, z matek, z ojców. I tak wszyscy się wykrwawili bezboleśnie i zasnęli. Uratowały się tylko, schowały się 2 kobiety i 5 dzieci. Opisał to Józef Flawiusz. I one zdały dokładnie relację tego, co tutaj nastąpiło. Ale kochani, oni powiedzieli tak. Masada w 73 roku się poddała. Wszyscy popełnili samobójstwo bez walki. Ale Masada nigdy więcej nie może się powtórzyć. Przysięgamy całemu światu. Do lat 80. wszystkie przysięgi wojskowe żołnierzy były na Masadzie. Zbierali się na tej górze i żołnierze przysięgali i wykrzykiwali słowa: Masada nigdy nie może się powtórzyć. Czyli
nie poddamy się bez walki. Możecie nas wszystkich zabić, ale my będziemy walczyć do ostatniego. Rampa, jak wspomniałem, swego czasu wszedłem na tą rampę z moją żoną. Nawet wziąłem kawałek drewna, bo można to dzisiaj zobaczyć, jak Rzymianie kładli gałęzie drewniane i kamienie. Gałęzie, wiązali to, kawałek tej gałązki też wziąłem na pamiątkę. A więc potęga militarna, szczenie lwie wśród leśnych zwierząt. Żagiew płonąca w stogu siana. Będą pożerać i nikt się nie uratuje. A jeszcze nie tak dawno jeden Niemiec prowadził z jednym karabinem 1000 Żydów. Zobaczcie, jak to się zmieniło. Szósty znak. Skupienie się polityki światowej. Jakże wielki, wspaniały znak. Czytelny w każdych wiadomościach, które oglądamy, kto się interesuje. Ja widzę tak spełnienie Bożego proroctwa, jeśli chodzi o skupienie się całej polityki światowej na jednym małym państwie Izrael. 21 państw arabskich ma 700 razy więcej ziemi niż Izrael. Taka różnica. Przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. 5 Mojżeszowa 7:7. Kochani, Bóg ma poczucie humoru, prawda? To jest Izrael na mapie Stanów Zjednoczonych. Jezioro Michigan mają większe niż cały Izrael. Tak wygląda Izrael. Na 60-lecie powstania państwa Izrael ambasador Niemiec będący w Izraelu powiedział: mam 67 lat i nigdy nie słyszałem, żeby ktoś mówił, żeby Niemcy były zlikwidowane, choć wywołały dwie wojny światowe. A będąc w Izraelu 3 razy w tygodniu słyszę o tym, że Izrael ma przestać istnieć. Zachariasz w 12 rozdziale przedstawia Izrael jako soczewkę ściągającą, ogniskującą politykę świata, politykę czasów ostatecznych. Cały 12 rozdział o tym mówi. Kiedy zaczęło to się spełniać? Ta ogniskowa, która zaczęła przyciągać wszystkie państwa do małego Izraela, jeśli chodzi o politykę. Otóż zaczęło się to w 1973 roku w wojnie Jom Kippur, która też tak a propos była przez wielkie zaskoczenie. Izrael już był u kresu wytrzymałości. Publicznie się o tym nie mówi, ale tajne raporty są, że podwieszane już były bomby atomowe do zniszczenia państw arabskich. Wydany został rozkaz, bo jest opcja Samsona. Kochani, my często patrzymy jako chrześcijanie, chciałbym chwilę poświęcić temu zagadnieniu, żebyś coś wiedział, drogi bracie i siostro. Nie patrzcie na Izrael przez pryzmat siebie. Ludzi wierzących, studiujących i żyjących pod nowym przymierzem, bo Izrael żyje pod starym przymierzem. A tego się połączyć nie da. My jesteśmy pod nowym, a oni są pod starym. I oni robią wszystko, co robią, pod dyktat starego przymierza, a nie nowego. Bo nowe przymierze, jeśli ktoś cię uderzy w lewy, no to nadstaw pół prawy. A stare przymierze, oko? Za oko, a ząb? Za ząb. Pomsta za pomstę. Oni idą według starego przymierza i dziś Izrael dokładnie to realizuje. I opcja jest, a dowiedziałem się od generałów izraelskich, z którymi jestem zaprzyjaźniony. Opcja Samsona. A jaka była opcja Samsona? Co zrobił Samson na końcu? Pamiętacie, co zrobił? Panie, ja chcę odejść. Już mi włosy odrosły. Ale chcę wziąć ze sobą, bo odchodzę, bo jestem ślepy. Chcę wziąć ze sobą jak najwięcej tych nieobrzezańców. Zgadza się? Cytuję słowa Starego Testamentu. I oparł się o kolumny. Kilka tysięcy ludzi ginie razem z nim.
opcja Samsona. Jest też opcja Samsona w wojsku izraelskim, kochani. A ta opcja jest taka, jeśli my przestaniemy istnieć, to wy razem z nami, miliony dookoła nas, też przestaniecie istnieć, bo jest opcja Samsona według Starego Przymierza. Kiedy to zaczęło się spełniać, jak wspomniałem, w 1973 roku, wojna Jom Kippur przez zaskoczenie. Izrael zwycięża tę wojnę, ale bardzo poraniony, bardzo pobity. Naród płacze. Arabowie pewni siebie zakręcają też kurki Ameryce, gdzie te Chevrolety ich w tamtym czasie palą po 25 litrów na 100 kilometrów. I Amerykanie, puste stacje benzynowe, gospodarka się zachwiała, przychodzą do Arabów, odkręćcie kurki z ropą, bo żeście je zakręcili. Odkręcimy, ale są warunki. Jak je spełnicie, nie ma sprawy. Jakie warunki? Będziecie płacić od dziś czterokrotnie więcej niż płaciliście. To po pierwsze. Po drugie, złączycie się razem z innymi krajami do tego, by być przeciwko małemu państwu Izrael, którego my nienawidzimy. A Ameryka powiedziała, nie. Czterokrotnie możemy więcej płacić, ale nie złączymy się w tamtym czasie. Nie złączymy się, by zawrzeć przymierze z innymi narodami przeciwko Izraelowi. W jednym dniu Europa Zachodnia odwróciła się plecami do Izraela. Jeśli słowo zaczyna się słowem wyrocznia, to jest to coś bardzo ważnego, kochani. Zachariasz o tym mówi. Wyrocznia. Słowo Pana o Izraelu. Mówi Pan, który rozpiął niebiosa, ugruntował ziemię i stworzył ducha człowieka w jego wnętrzu. Oto uczynię z Jerozolimy czarę, wypełnioną po brzegi oszałamiającym napojem dla wszystkich narodów dookoła. W dniu owym uczynię Jerozolimę głazem ogromnym dla wszystkich narodów. Ktokolwiek będzie próbował go podnieść, pokaleczy się dotkliwie. Wszystkie zaś narody ziemi zawrą przymierze przeciwko Jerozolimie. Oszałamiający napój, Bóg mówi, uczynię z Jerozolimy dla krajów, które są dookoła Izraela. Co to jest oszałamiający napój? Wyobraź sobie, nie jadłeś śniadania i ktoś ci wlewa całą szklankę szkockiej whisky. Tak na czczo. I tak jednym duszkiem. Co się dzieje z tobą po 5 minutach, czy jeszcze tam po 7? Oszałamiający napój powoduje to, że przyjaciel już cię nie poznaje. Jesteś inny w zachowaniu. Twój język się rozplątał. Masz nieracjonalne myśli. Jesteś oszołomiony. I Bóg mówi, ja taką szkocką whisky przygotuję dla wszystkich krajów, które są wokół Izraela. Ten oszałamiający napój już zaczął działać w krajach arabskich. Spełniło się to kilka lat temu, kiedy nastała arabska wiosna. Podburzone zostały wzbudzone nastroje, wypowiadane słowa tak ekstremalne, że nie można tego, powiem, uznać za racjonalność zdrowego rozsądku, zdrowych myśli, właściwego spojrzenia na rzeczywistość. Narody pijane. Wszyscy walczą ze wszystkimi. Frakcja przeciwko frakcji. Nienawidzą się. Gospodarka leży w gruzach. Zwróć uwagę, co się dzieje w krajach dookoła Izraela. Jeden wielki rozgardiasz, bo ta szkocka whisky, w cudzysłowie, ten napój oszałamiający, o którym Bóg mówi, on już działa w narodach, które są blisko, dookoła Jerozolimy. Ale Bóg mówi, że uczyni głaz ogromny. Ktokolwiek będzie próbował go podnieść, pokaleczy się dotkliwie. Ale ten głaz ogromny będzie uczyniony nie dla krajów dookoła, ale dla wszystkich narodów. W owym dniu uczyni Jerozolimę głazem ogromnym dla wszystkich. Tu
narodów dookoła, a tu dla wszystkich narodów. A więc dla innych, które są niezwiązane bliskością z państwem Izrael, jak Rosja, Chiny, Europa, daleko do Izraela. Ale Bóg mówi, dla tamtych to jest nabój oszałamiający, ale dla was zarezerwowany jest głaz ogromny, o który się bardzo pokaleczycie. Co to jest ten głaz ogromny? To bieda, to wojna, to niesnaski, to głód. Jeśli będziecie chcieli ruszyć Jerozolimę z jej miejsca, będziecie chcieli spróbować to zrobić, to pamiętajcie, głaz ogromny czeka. Czy ktoś się tym przejmuje? Słowem Bożym. Wyrocznia, słowo Pana. Ludzie wierzący, którzy tylko to czytają, z trwogą mówią, żeby tak to premier czy prezydent danego kraju przeczytał i wziął sobie do serca. Nie rusz tego, nie dotykaj, nie idź w tą stronę, bo będzie głaz ogromny, którym bardzo mocno pokaleczy. Kraje dookoła, oszałamiający napój. Wszystkie narody, głaz ogromny. Oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy pienią się na ciebie. Będą unicestwieni i zginą ci, którzy się z tobą spierają. Szukać będziesz, lecz nie znajdziesz tych, którzy z tobą walczą. Będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z tobą wojują. Zmarnieją. Znaczenie ich spadnie. Wspomniałem o Imperium Brytyjskim, kochani. Największe imperium w historii świata. Imperium niezachodzącego słońca. Zawsze gdzieś słońce świeciło. Tak wielkie było to imperium. Mieli Indie, mnóstwo krajów, 700 milionów ludzi pod ich panowaniem. Ale wiecie, co oni robili, kiedy państwo Izrael powstawało? Zatrzymywali te statki, które widzieliśmy na zdjęciach. Nie pozwalali płynąć Żydom do ziemi Izraela. Zatrzymywali i wysyłali na Cypr. I robili obozy internowania. Nie pozwalali, tak jakby Bóg powiedział, nie pozwalasz mojemu dzieciakowi jechać na ziemię, gdzie ja powiedziałem, że mają jechać. To jak dałem ci panowanie, masz 700 milionów, to zabiorę ci to wszystko. I tak się stało. Do 65 roku Imperium Brytyjskie. 700 milionów nie ma panowania. Zostało później tylko 3 miliony w Hongkongu, a i Hongkong został zabrany przez Chiny. Zmarnieją ci, którzy pienią się na ciebie i którzy z tobą wojują. Przykładem Anglia. Trzy kluczowe miejsca. Jeśli nie poznamy podłoża historycznego, jakie jest podłoże historyczne, nie będziemy w stanie zrozumieć tego, co dzieje się dziś obecnie w Izraelu i w pozostałej części Bliskiego Wschodu. Bóg przemówił do patriarchów, że dam wam ziemię na zawsze. Do dzieci Izraela. Dziś zarzuca się Żydom, że ich kraj istnieje, ponieważ ukradli ziemię Arabom. Że to zachodni brzeg Jordanu pod okupacją izraelską. Gaza pod okupacją. Izrael? Okupant. Jeśli cały czas powtarzasz te słowa, to my Polacy rozumiemy, co to jest okupacja. O 6 lat Niemcy byli okupantami. Walczysz z okupantem. Okupant, okupant. Zabrali ziemię Arabom. Sami są temu winni, panie. No, słyszę to prawie codziennie od ludzi, którzy nie znają Pisma Świętego. Tylko o zgrozo powiem wam, kochani, też słyszę to od ludzi wierzących. I tak się zastanawiam, patrząc na danego człowieka, czy ty czytasz Biblię? Studiujesz ją? Czy ty coś więcej rozumiesz z tego? Czy tylko zadawalasz się, powiem, jak w pierwszej klasie, uczymy się czytać i tylko są literki. Tak jak ty może tylko jesteś całe życie w pierwszej klasie jako uczeń Pana. Ale Bóg chce, żebyśmy dalej szli do następnych klas. Że nasza wiedza ma być większa. Ale do tego potrzebny jest czas. Do tego potrzebne jest poświęcenie. Musimy włożyć wysiłek. Musimy zostawić seriale. Musimy zostawić Facebooki. TikToki i tak dalej, i sięgnąć, i czytać, wertować, studiować Boże Słowo. No ale to, to,
to czas jest na to potrzebny. No tak, jest potrzebny czas. Jeśli nie poświęcisz czasu, to będziesz jak dziecko we mgle. I jeden kaznodzieja powiedział, i będziesz takim misiem puchatkiem, chrześcijańskim misiem puchatkiem. Taka postać z bajki dla dzieci. On zawsze był taki zdezorientowany, nie wiedział, co się dzieje, tak nigdy nie wiedział, o co chodzi. Dużo chrześcijan takich spotykam, kochani, niewiedzących. Ale jeszcze jak słyszę z ust pastorów różnych denominacji kościelnych, a my tam się w politykę nie angażujemy. Nie interesujemy się polityką, my Chrystusa zwiastujemy. Kochani, cała Biblia to jedna wielka polityka, musicie wiedzieć. Bo ci mężowie, jak Daniel, Józef, to premierzy, to zarządcy, to najbliżej wielkich królów Starego Testamentu. Cała Biblia to jedna wielka polityka i Bóg chce. Dlaczego? Chce, żebyśmy to studiowali i tym się interesowali. Bo Jezus powiedział, a gdy to wszystko zobaczycie, podnieście głowy wasze, gdyż przybliżyło się wasze wybawienie. Ale jak nie będziesz studiował, nie będziesz patrzył, nie będziesz oglądał, to ten dzień przyjścia Jezusa po swoją oblubienicę, po swój Kościół, może cię zaskoczyć. Ale jak będziesz wiedział, że idzie zima, bo już dzisiaj pełno liści na ziemi, bo wiemy, że jesień. No przecież wiemy, że nie idzie lato, tylko idzie zima po tym, co widzimy. I dlatego Bóg mówi, a gdy to wszystko zobaczycie, znaki, które ja przygotuję, podnieście głowy wasze. Nie bądźcie smętni, zapłakani. Co to będzie? Antychryst na horyzoncie. Szwaby takie, gejce inne. Podnieście głowy wasze. Gdyż przybliżyło się, jest bliskie wasze wybawienie. Czytaj, porwanie. Dlatego Bóg dał te proroctwa. Dlatego dał Izrael. Bo to ma bezpośrednio iść w twoją stronę i w moją. Żebyś był przez niego zakwalifikowany. Bo słowa Jezusa, abyś mógł być zakwalifikowany i ujść przed tym wszystkim, co ma nastąpić, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Dlatego musimy się tym, kochani, interesować. Trzy powody. Hebron, Sychem, Jerozolima. W pierwszej księdze Mojżeszowej czytamy, że Abraham rozmawiał z Chetytami w Hebronie o zakupie jaskini w Machpela, kiedy umarła jego żona Sara. Przyszli do niego, mówią, słuchaj, Abraham, jesteś dla nas jak książę. Masz tę jaskinię, pochowaj swoją Sarę. Masz ją za darmo. Nie, nie, nie. Ja chcę to kupić. Pierwsza Mojżeszowa 23, 17. Tak więc pole Efrona, które jest w Machpela, naprzeciw Mamre, pole wraz z jaskinią, która się tam znajduje, wszystkie drzewa na polu, na całym jego obszarze wokoło, przeszły na własność Abrahama na oczach Chetytów wobec wszystkich, którzy zgromadzeni wchodzili w bramę jego miasta. To było w Hebronie. Kupił tę jaskinię. Wiele lat później, kiedy Jozue zdobyło Kanaan, kości Józefa, które synowie izraelscy sprowadzili z Egiptu, pogrzebane w Sychem, dzisiejszy Nablus, dawna siedziba Jasera Arafata, tak zwany zachodni brzeg. I tam w tym Sychem, na polu, które nabył Jakub, za 100 kesytów od synów Hamora, ojca Sychema. Izajasz, Jozue 24:32. Również kości Józefa, które synowie izraelscy sprowadzili z Egiptu, pogrzebano w Sychem, na kawałku pola, który nabył Jakub za 100 kesytów od synów Hamora, ojca Sychema. Należało ono jako dziedziczna posiadłość do synów Józefa. Widać ten grób dzisiaj z góry Ebal, gdzie byłem ostatnio, Ebal i Garizim, góra przekleństw, Ebal, Garizim, góra błogosławieństw, Stary Testament. I z tych gór widać dokładnie Nablus, widać Sychem. Przewodniczka, z którą byłem, oprowadzała mnie, mówi, Piotr, po lewej, tam, tam. Widzisz, tam jest grób Józefa, po dziś dzień.
jeśli Żydzi tam jadą, jadą z wielką ochroną wojska izraelskiego, żeby tam się przy grobie Józefa, naszego patriarchy, pomodlić. To było w Sychem. Jeszcze później król Dawid kupił klepisko od Arawny za 50 cykli srebra. Był to ten sam obszar Góry Moria, gdzie Izaak miał być złożony w ofierze przez Abrahama. Druga Samuelowa, 24-24. Lecz król rzekł do Arawny, nie tak, ale chcę to kupić od ciebie za pieniądze. Nie chcę bowiem składać Panu Bogu mojemu całopaleń darmowych. To też Dawid kupił klepisko i bydło za 50 cykli srebra i zbudował tam Dawid ołtarz Panu i złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania. To było w Jerozolimie Wschodniej. Abraham był w każdym z tych trzech miejsc. Był w Hebronie, w Sychem i na Górze Moria, gdzie miał złożyć Izaaka na ofiarę. W Sychem zostało zawarte przymierze, wielkie przymierze narodu Izraela z Bogiem. Hebron był stolicą Izraela. Dawid był tam 7 lat. Później się przeniósł dopiero do Jerozolimy. I tam w Hebronie pochowani zostali Izaak, Jakub, Rebeka, Lea, a także Abraham, gdzie grób jego jest po dzień dzisiejszy. I Góra Moria, pierwsza i druga świątynia. Świątynia Salomona i świątynia później wybudowana, rozbudowana przez Heroba. Dzisiejsi Arabowie przeciwstawiają się obecności Izraela na Bliskim Wschodzie i mają największe, powiem, pretensje, o co im chodzi, odnośnie właśnie, kochani, tych trzech miejsc. Sychemu, Hebronu i Wzgórza Świątynnego. Ale Izrael dawno temu kupił te miejsca za pieniądze. Te działki, te miejsca zostały kupione za pieniądze, na własność. Nigdy nie uważniono tego kupna. Wyjeżdżasz na urlop do Zakopanego na 2 tygodnie. Czy jest takie prawo, że ktoś wchodzi do twojego domu, bo ty wyjechałeś? I już nie ma ich tutaj. Pusty dom. Słyszę, nie ma, pojechali. A ty jesteś w Zakopanem na 2 tygodnie. Wracasz, a tu inni lokatorzy. Nie jesteś już właścicielem. Tylko oni wyjechali nie na 2 tygodnie. Tylko wyjechali na 2000 lat. Ale Bóg mówi, ale z powrotem wrócą. I wrócili. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kananejską dam tobie i potomstwu twemu, po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. Na kilka lat dał tę ziemię, Kanaan, tam nad Morzem Śródziemnym? Nie. Na wieczne posiadanie tobie, mówi to do Abrahama, i potomstwu twemu na wieczne posiadanie, na wieki. Swego czasu miałem możliwość być na spotkaniu, gdzie był cały rząd Izraela, na rocznicę odzyskania kontroli nad Jerozolimą i pan Netanyahu, tu jeszcze żyjący Szymon Peres, stojący rabin Izraela. I patrzyłem na ten rząd i tak zrobiłem zdjęcie i mówię, najważniejszy rząd świata. Wszyscy patrzą na nich, co Izrael powie, czy zaatakują Iran, jakie będą ich działania. I dziękowałem Bogu za to, że akurat znajduję się i wspominam też, że zdobyli Jerozolimę, bo znam proroctwa, dlaczego ją zdobyli. I premier Izraela zwrócił się do siedzących i powiedział, nie łudźcie się, nie oddamy Jerozolimy. Jerozolima jest sercem narodu. Wytniesz serce, nie ma życia. Nie oddamy. Chcemy pokojowo współistnieć z naszymi sąsiadami. To nasi kuzyni. Od Abrahama, tylko inna matka. Ale Jerozolimy nie oddamy. Soczewka ogniskująca politykę światową, napój oszałamiający dla krajów dookoła. Głaz ogromny dla narodów, które będą chciały ruszyć Jerozolimę. Co to znaczy ruszyć? Będą krzyczeć w parlamentach, głosować w demonstracjach ulicznych i tak dalej, i tak dalej. Oddajcie Jerozolimę, podzielcie Jerozolimę, ustanówcie państwo palestyńskie, ze stolicą we wschodniej Jerozolimie, tam, gdzie jest wzgórze świątynne. Jeżeli to będą chcieli zrobić, to Bóg mówi, głaz ogromny czeka, który ich bardzo pokaleczy. 7. ostatni znak.
odzyskanie kontroli nad Jerozolimą. Łukasza 21-24 Jezus powiedział, że Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż dopełnią się czasy pogan. W 70 roku zburzyli Jerozolimę, a mieszkańcy zostali, tak jak mówiliśmy, wypędzeni do wielu, wielu krajów, aż po kraniec ziemi. Byli Rzymianie, Bizantyjczycy, Arabowie, Krzyżowcy, Mamelucy, Turcy, Brytyjczycy, Jordańczycy. Ale w 1967 roku, 6 czerwca, ta wojna, gdzie zdobyto też Baszan, o którym mówiliśmy, Izrael, po 19 latach od powstania państwa Izrael, nie miał Jerozolimy Wschodniej. Jordania miała opiekę nad tym obszarem, ale Izrael nie mógł nawet tam się zbliżyć do swojego dawnego miasta, swojej dawnej stolicy. Wysłano czołgi, walki na ulicach Starego Miasta. Słynny człowiek z jednego oka, dowódca, minister obrony, Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, archiwalne zdjęcia zdobycia Jerozolimy. Siedzący żołnierze pod ścianą płaczu, i Moshe Dayan przyszedł pod ścianę płaczu i powiedział, że przyszliśmy do miejsca najświętszego ze wszystkich miejsc w Izraelu, do dawnej świątyni. I przyszliśmy, by już nigdy więcej tego miejsca nie opuścić. Żołnierze zaczęli się modlić i tam Szlomo Goren, trzymający w ręku róg barani, zaczął trąbić, zaczął biegać też po murach miasta, zaczął krzyczeć, otwieram, ogłaszam rozpoczęcie ery mesjańskiej. Dlaczego tak wołał? Ogłaszam rozpoczęcie ery mesjańskiej. Bo on znał proroctwa, że jeśli Izrael zdobędzie Jerozolimę, to przyjście Mesjasza dla nich jako pierwsze, bo nie uznali przyjścia Jezusa Chrystusa, że On był Mesjaszem. A więc czekają. A więc przyjście dla nich jako pierwsze jest tuż, tuż, bo mają Jerozolimę. I dlatego powiedział, ogłaszam rozpoczęcie ery mesjańskiej. Zebranie Żydów, odrodzenie państwa, odzyskanie ziemi, odrodzenie języka, odtworzenie armii, odzyskanie kontroli nad Jerozolimą. Kochani, no historia. Ale czy to jest historia? Czy to jest tylko lekcja historii, przypomnienia, jak powstawało państwo na naszych oczach, jaka jest armia, ziemia, nawadnianie, polityka i tak dalej, i tak dalej? Otóż nie. My jako ludzie wierzący, analizujący, czytający Pismo Święte, musimy wiedzieć, że to jest nie tylko historia. Izajasz 41. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Bóg się zwraca tutaj do narodów, aby pocieszać lud Izraela. Izajasz 62:6. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie, nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni Go sławnym na ziemi. Wyznajecie Pana? Siedzicie tutaj jako ludzie wierzący? Wyznajecie Pana? No powiedzcie, wyznajecie czy nie wyznajecie? To się nie wstydźcie, powiecie, wyznajemy. A wiecie, co Bóg od was chce i ode mnie? Od tych, którzy wyznają? Nie milczcie. Przeszkadzajcie mi. Nie dawajcie mi spokoju, o Izrael. Ja sobie tego życzę, od was tego wymagam, od was tego żądam, jeśli to rozumiecie. Nie dajcie mi spokoju. Izajasz 62:1. Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia. Nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość. Mówisz o Izraelu, drogi bracie i siostro, innym? O proroctwach? Że on jest wybrany? A, to taki niewygodny temat, trochę to kontrowersyjny. No wiesz, ci Żydzi tacy, no zobacz, co oni wyprawiają. Na ile tych dzieci, ile zabito.
A w Berlinie, kiedy Berlin był zdobywany i Hiroshima burzona, to nie było dzieci? Świat o tym zapomniał? Nie było dzieci, nie? Ani jednego dziecka nie było. I tak się karmi społeczeństwo takimi wiadomościami. Nie będę milczał, aż wzejdzie jego sprawiedliwość. Co to jest ta jego sprawiedliwość? Za chwilę o tym będziemy mówić. Co ich czeka, jeśli chodzi o sprawiedliwość? Nowy Testament, Efezjan 2:12. Któż nie zna tego wersetu? Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej, obcy przymierzom, zawierającym obietnice, nie mający nadziei, bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Kochani, większość pastorów odczytuje ten werset w ten sposób, że byliśmy dalecy od Chrystusa, a teraz przez krew Chrystusową staliśmy się bliscy Chrystusowi. Tak to odczytują. Ale apostoł Paweł tam nie napisał tego, co ja teraz powiedziałem. Byliśmy bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej, obcy przymierzom, zawierającym obietnice, nie mającym nadziei, byliśmy bez Boga na świecie. Ale teraz, którzy niegdyś byliście dalecy od społeczności izraelskiej, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy. Bliscy komu? Bliscy społeczności izraelskiej. Przez krew Chrystusową staliśmy się bliscy społeczności izraelskiej. A społeczność izraelska, kochani, to nie duchowa społeczność, w sensie, a to trzeba rozumieć w sposób duchowy. To jest fizyczność. Staliśmy się bliżsi fizycznemu Izraelowi, który dzisiaj jeszcze Mesjasza nie zna. Błogosławiącym Tobie będę błogosławił. To Bóg powiedział do Abrahama. Przeklinających Cię będę przeklinał. Powiesz, ja ich nie przeklinam. Też specjalnie nie błogosławię. Ale najwięcej jest nie tych, którzy przeklinają i nie tych, którzy błogosławią, ale najwięcej jest tych, którzy są obojętni. Obojętni Izraelowi. A niech tam sobie żyją, panie, ja tam no, nie dotykam tematu. Obojętność. Abdiasz 1:10. A z powodu zbrodni na twym bracie Jakubie i ty również okryjesz się hańbą i będziesz zgubiony na zawsze. Gdy wrogowie do niewoli jego wojska brali, gdy zaczęli zajmować bramy do miast jego, samą zaś Jerozolimę rzucili losy, ty patrzyłeś na to obojętnie i byłeś jakby jednym spośród nich. Zaliczam cię w poczet tych oprawców, Bóg mówi. Byłeś obojętny, stałeś z założonymi rękoma, nie kiwnąłeś palcem, nie zrobiłeś nic, nie pomogłeś, nie wysłałeś jedzenia, nie dałeś pocieszenia, nie opatrzyłeś, kiedy zostali ranni. Stałeś i się gapiłeś z obojętnością. Obojętność. Ale Bóg mówi, wiesz co? Zaliczam tę postawę twoją, jakbyś był jednym z tych oprawców. Oto wielkie słowa Abdiasza. Bardzo mocne. A ja teraz powiem wam, kochani, moje słowa. Możecie się z tym zgodzić lub nie. Błogosławiącym tobie będę błogosławił, przeklinających cię będę przeklinał, a obojętnym tobie, ja to tak odczytuję, będę obojętny. Będę obojętny i często Bóg jest obojętny, bo nie szanujesz to, co On wybrał jako suweren. A o tym za chwilę. Mateusza 25 rozdział, Jezus mówi, pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, odziedzicie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. No ale przyjdą i powiedzą, panie, kiedy my ciebie widzieliśmy w więzieniu, łaknącym, pragnącym? A Jezus mówi, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci. W innej Ewangelii jest jednemu z tych najmniejszych. Ale mowa, jednemu z tych najmniejszych mówi, moich braci. I teraz pytanie, kto jest twoim bratem i siostrą? Odpowiedź może być tylko jedna, w myśl Słowa Bożego, jakie
studiujemy. Każdy, kto czyni wolę ojca mojego, tak, jest moim bratem, siostrą, matką. Każdy. To powiedział Jezus. Zgadza się. A król odpowiadając powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Bracia i siostry wierzący, to jest jedna strona medalu. To są moi bracia i siostry. Ale Bóg mówi, że jego braćmi i siostrami są fizyczni potomkowie Abrahama, Izaaka, Jakuba, z którymi zawarł przymierze wieczne. Fizyczni. I tu jeszcze was dalej zaskoczę, którzy go dzisiaj nie znają, którzy go nie uznali i którzy mówią, że Bóg w ogóle nie istnieje, jesteśmy ateistami. I nasza pasja to być profesorami matematyki. Ale jesteśmy od Abrahama, bo mamy takie pogarbione nosy. Czy słyszałeś tego typu opinie? 50% to ludzie wierzący, to twoi bracia. I Bóg mówi, jemu, im ma służyć. Wtedy mnie to uczyniłeś. Ale nazywa Żydów, potomków Abrahama, Izaaka, że to są moi bracia. Hebrajczyków 2:16. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Wybrał ich jako swoją własność ze względu na swoje imię. Jeśli miłujesz Boga, to twoim obowiązkiem jest miłować to, co On wybrał i miłuje, bo mówi, że umiłowałem cię miłością wieczną i nigdy o tobie nie zapomnę. A my zostaliśmy wszczepieni do tego korzenia. Ale wiecie, ta witeczka wszczepiona, jaką ma tendencję? Jak obserwuję przez życie? A byłem już w paru miejscach i widziałem trochę. Jest zarozumiała. Oni to pierw muszą się nawrócić do Jezusa Chrystusa, przyjść do naszych zborów, usiąść, obchodzić święta Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. Wtedy to będą nasi bracia i siostry i nawet się z nimi spotkamy i na jakiś piknik razem pojedziemy. Jak się nawrócą. A tak, nie chcę mieć z nimi, z tymi Żydami nic do czynienia. Takie słyszałem opinie. Ta gałązka, kochani, jest butna i zarozumiała. Ona nie powinna, apostoł Paweł mówi, nigdy z natury nie powinna się w tym korzeniu znaleźć. Ani ty, ani ja. Nigdy. A jeszcze dalej. Wiecie, jak Jezus nas nazwał? Przy rozmowie z kobietą? Nie godzi się psom dawać tego, co święte. Obraził nas. Zwróciłeś na to uwagę? Jak czytasz Biblię? Że jesteśmy psami. Mówię to dobitnie mocno, żebyśmy to zrozumieli. Ale nie jesteśmy psami. To było porównanie Jezusa. Nigdy nie mieliśmy się tam znaleźć. Zostaliśmy włączeni w ten izraelski korzeń, wbrew naturze, wbrew temu, co Bóg postanowił na początku dziejów. Bo z Abrahamem zawarł przymierze. Ale posyła Mesjasza żydowskiego. I stajemy się Żydem. Bracie, siostro. Nie zapomnę nigdy, jak mój przyjaciel już nieżyjący tutaj ze Śląska powiedział do jednego człowieka wierzącego. No i co teraz? Teraz? Powiem ci, co teraz. Nawróciłeś się? To przecież często. Co teraz? Jesteś Żydem. To ten aż podskoczył 30 centymetrów do góry. Jak ja Żydem? Tak. Stałeś się Żydem. Dzieckiem Abrahama się stałeś. Tylko oni fizycznym, a ty duchowym. I teraz Bóg patrzy na ciebie i na tego, który to przyjął, czyli łaskę, tak samo. Już nie ma ani Żyda, ani Greka w odnowieniu tym łasce. Ta witka jest zarozumiała.
Co Bóg nam mówi, żebyśmy robili względem Izraela? Błogosławcie mój lud, pocieszajcie mój lud, troszczcie się o mój lud, módlcie się o mój lud, identyfikujcie się z moim ludem, pobudzajcie mój lud do współzawodnictwa, ogłaszajcie zbawienie mojemu ludowi. To mówi do wierzących ludzi, do pogan, którzy go poznali, żyjących w łasce, w Nowym Przymierzu. To róbcie względem Izraela. To wasz obowiązek. Kto nawrócił apostoła Pawła? Zastanawialiście się kiedyś? Czy czytamy, że ten apostoł Paweł, Szaweł z Tarsu, który znał na pamięć pięcioksiąg, bo był faryzeuszem, musiał to znać, że siedział z Piotrem, Janem, z braćmi, Żydami, tutaj z chrześcijanami, oni go przekonują miesiącami i wtedy on po wielu dysputach się nawraca. Czy tak było? Nie. Kto go nawrócił? Jezus go nawrócił w ułamku sekundy. Kiedy spadł z tego konia twarzą w piasek, nic nie widząc, kim jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Co mam robić? Idź tam do Damaszku. Tam Ci powiedzą, ale już Ci zapowiadam, jak wiele wycierpisz dla imienia mego. Jak czytamy listy, ile wycierpiał, ile razy był ukamienowany, biczowany. Kto go nawrócił? Jezus w ułamku sekundy. I tak samo będzie, kochany bracie i siostro, z Izraelem. Nie Ty go nawrócisz, ani nie ja. Globalnie. To Bóg ich nawróci w ułamku sekundy. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Zbiorę was spośród ludów i zgromadzę was z krajów, po których was rozproszyłem i dam wam ziemię izraelską. Spełnione? Spełnione. A gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości, wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste. Serce wrażliwe, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę im Bogiem. Powrócili z rozproszenia? Powrócili. Oczyszczają ziemię z wszelkiej obrzydliwości? To robią. Odbudowali kraj. Jest jeszcze jedna obrzydliwość. Na wzgórzu świątynnym. Wielu teologów zastanawia się, czy ta wojna nie będzie między innymi też po to, żeby świątynia została, miejsce przygotowane pod odbudowę trzeciej świątyni. Jutro też będziemy troszeczkę o tym mówić. Bo może się okaże, że któraś rakieta zbłądzi, patrzymy. A na oczach narodów, wiecie co to są oczy narodów? Każdy ma oczy narodów tutaj. Zobaczcie, w jakim czasie żyjemy. Na bieżąco. Oczy narodów każdy ma w kieszeni. Widzimy, co się dzieje. Nie wiem, może tak będzie. I wtedy Bóg mówi, ja dam im nowe serce. Usunę z ich ciała serce kamienne. On ich nawróci. Ozeasz 3:4. Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla, bez księcia, bez ofiary, bez posągu, bez efodu, bez terafów. Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana swojego Boga i Dawida swojego króla. I w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i Jego dobroci. Co dziś możemy zrobić dla Izraela? Zmierzając do końca. Kochani, Mateusza 8 rozdział i Łukasza 7 rozdział mówi o tym, że setnik rzymski miał sługę i on był sparaliżowany. Nie odważył się pójść do Jezusa osobiście. Poprosił uczniów. Pójdźcie do mistrza. Może się zlituje. I uzdrowi tego sługę, który leży na łóżku sparaliżowany i bardzo cierpi. I uczniowie przychodzą do Jezusa i mówią, Panie, godzien jesteś, byś to mógł mu uczynić, bo miłuje nasz lud i wybudował nam synagogę. Ten rzymski setnik zebrał pieniądze, wybudował Żydom synagogę, gdzie on jako poganin nawet nie mógł wejść, zbliżyć się do tej synagogi na otwarcie. Bo żaden poganin nie miał prawa wejść do żydowskiej synagogi. Takie było prawo. Młody człowiek po konferencji, nigdy nie zapomnę, swego czasu w Warszawie,
kiedy słuchał ten program, przyszedł, mówi, słuchaj, skończyłem maturę, powiedz mi, Piotr, jestem bardzo poruszony, co ja mógłbym zrobić dla Żydów jako młody człowiek? I przyszła mi wtedy taka myśl. Mówię, słuchaj, w Biblii jest napisane w Księdze Zachariasza, że przyjdzie taki czas, kiedy Król Królów i Pan Panów, Jezus będzie już tutaj rządził na ziemi, naród izraelski będzie miał takie wywyższenie, taką chwałę wśród narodów, że 10 z wszystkich plemion, narodów, języków przyjdzie i chwyci się szaty jednego Żyda, 10 rąk do skrawka jego szaty i nie puścimy cię, Żydzie, nie puścimy, bo słyszeliśmy i widzimy, że z wami jest Bóg. Chcemy mieć takie błogosławieństwo jak wy. To ma dopiero nastąpić. Ale ty już dziś, jako młody człowiek, wyprzeć tych 10. Co to znaczy wyprzeć tych 10? Poszukaj sobie kogoś z narodu Izraela. Zaprzyjaźnij się z nim. Bądź dla niego błogosławieństwem, opieką. Zobacz, co on robi. To jest oczywiście wysiłek. Do tego trzeba zdeterminowania. No jak, gdzie ich znaleźć? Jak chcesz, to znajdziesz. Idź dziś wyprzeć tych 10. Izrael, kochani, to Boży zegar. Boży zegar dla świata. Jeśli patrzymy na zegar świata, to widzimy, że czas zagłady tej cywilizacji, bo była cywilizacja przedpotopowa, która trwała 1600 lat od Adama, a nasza jest cywilizacja popotopowa, a ma być jeszcze cywilizacja, która będzie pod panowaniem Króla Królów i Pana Panów. Tysiącletnia cywilizacja, tak to ujmę. I czas tej cywilizacji, czas naszej cywilizacji dobiega końca. Oczywiście nie chcielibyśmy, żeby ten koniec nastąpił za naszego życia. Większość ludzi tak mówi. Powiedz, Piotr, no a co tam w proroctwach? Niewierzący pytają mnie często, kiedy mówię im o tych tematach, biznesmeni, przedsiębiorcy. Powiedz, dalej. O, co? Myślę, że to nie za naszego życia się wydarzy. Mam małe dzieci, dom w kredycie, jeszcze chciałbym popodróżować. Tak odpowiadają poganie. A ja często im mówię, wiesz co? I tu się pomylisz, bo nie jesteś wcale taki stary, bo masz ze 35-40 lat. A Jezus powiedział, że nie przeminie to pokolenie, kiedy te rzeczy będą się działy, aż się to wszystko stanie. A Izrael dzisiaj to już sędziwy facet, to już ma 74 lata, to już nie młodzieniaszek. Aż się to wszystko stanie. A ja widzę, kochani, że to przyspieszyło. Bo gdy Pan odbuduje Syjon, ukaże się w swojej chwale. Syjon jest odbudowany. To się dzieje na naszych oczach. I on się ukaże w swojej chwale. Izajasz 150 lat. Na 150 lat, zanim urodził się Cyrus Wielki, napisał z natchnienia Bożego o tym człowieku. Nazwał go, że jesteś moim pomazańcem, moim sługą, moim wybrańcem. 44 i 45 rozdział Izajasza. I tam podaje trzy powody, dlaczego opisuje Cyrusa, tego wielkiego króla, który napisał wspaniałe orędzie, które za chwilę przeczytamy. Ten Cyrus, opisany w księdze Izajasza, został wybrany przez Boga, by uwolnić naród Izraela po 70 latach niewoli babilońskiej. Ale Bóg przez Izajasza już napisał, w jaki sposób on uwolni Żydów i zdobędzie Babilon, który był w tamtym czasie nie do zdobycia. Że wody Babilonu, rzeka Eufrat zostaną osuszone, że umożliwi to przejście żołnierzom prawie suchą nogą, że bramy nie będą zamknięte w nocy, że żołnierze nie będą walczyć. I Babilon został zdobyty w ciągu jednej nocy. Ale Bóg podaje przez Izajasza trzy powody, dlaczego to robi z Cyrusem. Jakie to powody? Pierwszy.
i dam ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, Cyrusie, że ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu Bóg Izraela. Cyrus Wielki miał poznać, nie uwierzyć na słowo, przypuszczenie, prawdę powszechnego przekonania, abyś ty, Cyrusie, mnie poznał. Dlatego wołam cię po imieniu, zanim się urodziłeś 150 lat wcześniej. Jeszcze twojej matki nie było. Drugi powód. Przez wzgląd na mojego sługę Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, wołam cię po imieniu. Przez wzgląd na mojego sługę, wybrańca Jakuba, Izraela. A więc drugi powód to Izrael. Ale jest jeszcze trzeci. Aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego. Kochani, kim są ci od wschodu i zachodu słońca? Aby poznali, że nie ma innego Boga oprócz mnie. To ty i ja. To narody, które będą na to patrzeć, analizować, studiować, patrzeć na fakty historyczne, będą widziały, że za tym stoi Bóg, którego nie widać, ale widać Jego potężne dzieło. I Cyrus wydaje dekret. Słynny dekret opisany w Księdze Zdrasza, pierwszy rozdział. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie, które jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu? Niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie. I niech buduje świątynię Panu Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. Słynny grób Cyrusa Wielkiego. Dzisiejszy Iran. Wrogowie Izraela. Wtedy wielki przyjaciel, król Cyrus Wielki. Jeśli to sobie uświadomimy, kochani bracia, siostry, że oprócz wielu powodów wybrania Izraela jest jeden zasadniczy powód bezpośrednio związany z nami, z tobą i ze mną. Że Bóg to uczynił ze względu na nas, żebyśmy mogli zobaczyć Jego realne działanie. To wtedy nasz osobisty stosunek do tego narodu. Ktoś powie, a czy widziałeś głupich Żydów? Widziałem. Znam wielu mądrych, ale poznałem też wielu głupich. Czy znasz mądrych Polaków? A czy znasz głupich? No pewnie, że znasz tych według swojego sądu i tych. Ja mówię o narodzie, a nie o poszczególnych ludziach, kochani, z tego narodu. Wiem, że nie reprezentujecie tak zwanej diabelskiej teologii zastąpienia. Mówię, nazywam sprawy po imieniu. Wdarła się teologia zastąpienia. Ale apostoł Paweł mówi w Rzymian 11:1. Przepraszam, cofnę. Ezechiela 36:22. Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu, tak mówi Wszechmocny Pan, ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich i poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Wszechmocny Pan, gdy na ich oczach, na oczach narodów okaże się święty wśród was. Apostoł Paweł mówi, czy Bóg odrzucił swój naród? I tam jest napisane bynajmniej w naszych warszawskich Bibliach. Trudne słowo dla młodzieży, bo nie rozumieją, co to słowo znaczy, bynajmniej. Ale wiecie, co mi powiedzieli mesjańscy Żydzi? Kiedy ich zapytałem, co tam w waszych Bibliach jest napisane, tam w Rzymian, w Nowym Testamencie.
I taki mój przyjaciel, starszy troszeczkę ode mnie, człowiek rodzony we Lwowie, znający język polski, mieszkający już wiele lat w Izraelu, Piotr, powiem ci, co tam jest napisane. Czy Bóg odrzucił swój lud? I u was jest jak tam, bynajmniej, tak? A u nas? Tak wstał z krzesła, wziął się za włosy, ta długa broda dotąd i... Nie może być! Absolutnie nie! Nie odrzucił tego, co wybrał wcześniej. Teologia zastąpienia wdarła się do kościołów chrześcijańskich, kochani, bo nastąpił jeden błąd, zasadniczy błąd. Jeśli pomylisz duchowość z fizycznością, jak to mówią, toś teologicznie przepadł. Bóg odrzucił Izraela, a powołał teraz duchowy Izrael, a tym duchowym Izraelem jest Kościół, poganie. A fizyczny Izrael, on tylko spełniał swoją rolę w krótkim czasie. Spełnił swoją rolę i teksty jeszcze, winnice Bóg oddał innym, a o nich już zapomniał. Już się nie liczą w Bożych planach. To teologiczny bełkot, kochani. Rozmawiałem z niejednym człowiekiem na ten temat. To teologiczne kłamstwo. Teologia zastąpienia. Jeśli pomylisz fizyczny Izrael z duchowym Izraelem, z kościołem, eklezją, wybraną rzeszą, to nic nie zrozumiesz z Pisma Świętego, jeśli chodzi o eschatologię. A to teraz bardzo ważna rzecz, żebyśmy wiedzieli, w jakim czasie żyjemy, że Jezus na horyzoncie. Nie zrozumiesz nic z Biblii, oprócz tylko zostanie Mikołaj i jajko święcone na Wielkanoc. I nic więcej. Jeśli to pomylisz, fizyczny Izrael, a duchowy Izrael. Izajasz 45:9. Biada temu, kto się spiera ze swoim stwórcą. Skorupka wśród glinianych skorupek. Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje? Co robisz? Albo dzieło do swojego mistrza, on nie ma rąk? Tak mówi Pan, święty Izraelski, jego stwórca. Jak śmiecie żądać ode mnie wyjaśnienia co do moich dzieci albo dawać mi rozkazy co do dzieła moich rąk? My często zadajemy pytanie, a Panie, dlaczego akurat oni? Dlaczego ich wybrałeś? I dlaczego to robisz? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Wiecie, jakie mają odpowiedzi Żydzi? Bardzo fajne. Jak mi się to spodobało. Tam nawet się rymuje. Dlaczego? To jest lama, a dlatego kacha. Dlaczego kazałeś nam nakładać jarmułki w szabat? Dlaczego? Lama, kacha, dlatego. I to wszystko. I nie zadajemy więcej pytań. Lama, kacha. I my jako ludzie wierzący nie możemy się spierać, bo Bóg mówi, jak śmiecie się spierać ze swoim stwórcą na temat, co ja uczyniłem, dzieło moich rąk, jak ja to formułuję. To ja robię, a wy musicie się podporządkować z pokorą, z podziwem, z bojaźnią i drżeniem, sprawując swoje zbawienie, a nie mądrkować. Wiecie, co widzę często u teologów? Jedną rzecz. No nie ma możliwości, żeby on nie wiedział. I żeby się przyznał, że on czegoś nie wie. Na proste pytanie, czy jest utracalność zbawienia, czy też nie, zacznie dyskutować do białego rana, a tu trzeba 15 godzin lub 15 dni dyskutować, a i tak do końca nie znamy odpowiedzi, bo to Boża sprawa, bo są teksty po lewej. I tak, a po prawej tyle samo i nie. Ja się nie wstydzę przyznać, powiedzieć, nie wiem, czy jest utracalność. Mogę mieć swoje zdanie poparte różnymi rzeczami, ale gdy ktoś mnie pyta i próbuje wciągnąć, no jak, jest utracalność zbawienia? Bo kto raz na zawsze, ten, a tu raz, a misja łaski, raz na zawsze zbawiony, podniósł rękę, mimo to, że a nie chciał, przez przypadek podniósł, gdzieś tam wołał, ci mieli opuszczone ręce, oczy zamknięte, a teraz podnieś, bo chcesz przyjąć Chrystusa.
on podniósł, tak mu się wychyliło. I wychodzi, no ale ja nie chcę mieć z tym Jezusem, stary, za późno, już podniosłeś rękę, już do nieba idziesz. Za późno. Ja w takie bajki nie wierzę. Nie dyskutuję, a więc są rzeczy, które trzeba powiedzieć jako studiujący, jako nauczający, pastorzy, liderzy. Nie wiem, bo teraz widzę jak w zwierciadle i to jest zagadka, jak apostoł Paweł mówi, ale wówczas poznam, tak jak jestem poznany przez Niego i wówczas zobaczę twarzą w twarz. Bóg nam wiele rzeczy objawi dopiero tam, ale są rzeczy, które objawia tutaj i one są wystarczające, abyśmy z piersią wypchniętą, z wyprostowaną postawą mogli powiedzieć, jestem Twój i nie mam nadziei, tylko pewność, gdzie idę. Bo Ciebie poznałem, nawet nie muszę w Ciebie wierzyć, bo Ciebie poznałem, nie muszę wierzyć w ten prąd. Widzę, że żarówka świeci, no przecież widzę. Badajmy to, kochajmy, mówmy, żyjmy, robiąc to, co jest inna chwała, inne uwielbienie, inna pasja. Izrael to źrenica Jego oka. Ich ziemię nazwał świętą. Jerozolimę umieścił pośród narodów. Zdecydował, że w Jerozolimie umieści swoje imię. Wybrał Jerozolimę, aby była miastem, gdzie On na zawsze będzie przebywał. Nazywa Izrael swoim pierworodnym synem. Bóg go sobie upodobał. Wybrał dla siebie. Wyłączna Jego własność. Wyrysował na swoich dłoniach. Umiłował miłością wieczną. Nazwał swoim imieniem i stworzył dla swojej chwały. Powołał, by był Jego sługą i świadkiem Bożego działania. Abrahama nazwał swoim przyjacielem. Pewien Żyd poszedł do sklepu i kupił za $5 izraelską mapę, satelitarną mapę Ziemi Świętej. I postanowił w swoim domu powiesić, nie tak jak ja trzymam teraz, że jest północ na górze, ale postanowił to jak kiedyś, że wschód jest na górze, tak zwany kierunek orientalny, tak w starożytności wieszano mapy. I patrzy, a jest to zdjęcie na Jezioro Galilejskie, biblijna góra Hermon. Nawet widać pasy startowe na lotnisku Ben-Guriona. Morze Martwe, Masadę, ponazywane wszystko. I raptem patrzy, a na górach Izraela mam też lupę, będziecie mogli zobaczyć za chwilę, jak skończymy. Najświętszy tetragram imienia Bożego, JHWH, Jud Hevavhe z hebrajskiego. Stempel wyryty na górach Izraela. 6800 razy występujący w Biblii, w oryginale, kiedy czytasz to po hebrajsku. Kiedy pokazujesz to Żydowi, co tu jest napisane, Jud Hevavhe, to on nie będzie spekulował, nie będzie mówił, tu jest Jehowa albo Jahwe. Ze świętości do tego imienia. Tylko powie, tu jest imię Boga napisane, albo tu jest Adonai. W księdze Jeremiasza występuje. 6800 razy. To jest pisownia drukowana, a tu jest Jud, He, Waw, He. Cały tetragram. A mam także, kochani, nie tylko mapę. Kupiłem satelitarny atlas Ziemi Świętej w Empiku. I tu jest jeszcze w powiększeniu cały napis, jeszcze większy jak na mapie, bo mapa jest mniejszej skali, jeszcze większy. Satelita sfotografował coś wyjątkowego. Imię najświętsze tetragram, że do dziś Żydzi nie są w stanie nawet go przeczytać, bo starożytne pismo nie zawierało samogłosek, a jedynie spółgłoski. I nie będą spekulować, jak te cztery litery najświętszego imienia Boga przeczytać. A Bóg wyrył po potopie, kiedy stwarzał Izrael. Między Betel a Sylo, w Jeremiasza 7,12 jest napisane, że umieściłem niegdyś swoje mieszkanie swojemu imieniu między, koło Sylo, a to jest między Betel a Sylo. Byłem na tym paśmie górskim, podróżowałem, ale z dołu nic nie widzisz, bo są miasta, autostrady, domy, winnice. Ale satelita z wielkiej odległości sfotografował to.
i widzimy Judche Wawche. Wielu Żydów na to patrzyło. Dałem i w Polsce, i w Izraelu. Reakcja była taka, że niektórzy płakali, trzęśli się, nie mogli dojść do siebie. Taka była reakcja. Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, mówi Bóg, ale ze względu na moje święte imię. Ponad 300 lat temu król Francji, Ludwik XIV, zwrócił się do Blaise'a Pascala z pytaniem: daj mi dowód na istnienie Boga. Ty jako filozof, matematyk, uczony człowiek, daj mi dowód, ale nie tam, że ja coś będę musiał tam wierzyć. Dowód. Król Francji, znany król, wybudował Wersal, który dzisiaj pod Paryżem. Byłem tam, traktat wersalski tam był podpisywany. Jaka to jest budowla. On to wybudował. I Blaise Pascal przyszedł do tego króla. Mówi: królu, to Żydzi. Żydzi, naród Izraela, są dowodem na istnienie Boga. W pamiętnikach czytamy Blaise'a Pascala, że on oddaje się duchowej sile, przyjmuje Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, jako swojego Mesjasza. To był wierzący człowiek, który się nawrócił. Blaise Pascal. Chciałbym zakończyć wątkiem osobistym. Jak wspomniałem, mam córkę, która wychodziła za mąż w Izraelu. Zadzwoniła do mnie, powiedziała o planach. Ja, będąc na kilku ślubach w Izraelu, dowiedziałem się niesamowitej rzeczy, jakiej nie ma nigdzie na świecie. A mianowicie, podczas ceremonii, kiedy mąż stoi przed żoną, że ona za chwilę będzie jego żoną po ślubowaniu, mówi jej, że ją nie opuści, będzie z nią aż do śmierci, będzie się nią opiekował, cała regułka przyrzeczenia małżeńskiego. I raptem robi przecinek, patrząc jej prosto w oczy, mówi: jeśli zapomnę cię, Jeruzalem, niech usknie prawica moja, a język mój niech przylgnie do podniebienia. Psalm 137. Mówiąc to do żony: jeśli zapomnę o Jerozolimie, żono, to niech twój mąż będzie miał suchą rękę, a język taki, że nie będzie mógł nic mówić, jeśli bym zapomniał o Jerozolimie. To jest na każdym weselu mówione, a czasem wyśpiewywane. Kiedy dowiedziałem się, że moja córka będzie wychodziła za mąż, a ślub będzie w Izraelu, postanowiłem zrobić jej niespodziankę. I przygotowałem tę pieśń po hebrajsku, że jeśli zapomnę cię, Jeruzalem, niech uschnie prawica moja, niech język mój przylgnie do podniebienia, jeśli bym o tobie zapomniał. I chciałem zakończyć tą pieśnią, którą zaśpiewałem na ślubie swojej córki w obecności setek ludzi, bo tam wesela to 300, 500 osób, 400. 100 to się w ogóle nie liczy, a u nas to już duże. Kochani, pamiętajmy o Jerozolimie. Proście o pokój dla Jerozolimy. Psalm 122. Ale wiecie, jaka tam jest obietnica? Chwyć się tego i nie puść. Dlaczego? Bo tam jest napisane: niech żyją w pokoju. W innym tłumaczeniu: niech się szczęści. Ale w hebrajskim tam sens jest jeszcze głębszy. To mi powiedzieli Żydzi. Niech żyją w zdrowiu, niech żyją w dobrobycie materialnym, w szczęśliwości ci, którzy wołają o pokój dla Jerozolimy, szukają jej pokoju. Bóg to dał. Możesz to zaakceptować lub zbagatelizować. Wybór należy do każdego z nas, ale jego obietnice życia tutaj na ziemi, co on obiecuje. Ja zawsze mówię: chcesz, żeby twój dom był chroniony z dala od bandytów, od mafii,
żebyś miał powodzenie, dostosuj się do tego, co mówi Bóg. Proś o pokój dla Jerozolimy, aż uczynisz ją sławną na ziemi. Meshkafe Yerushalayim Tishkach Yemini Titbak Leshoni Lechiki Imlo Eskerechi Meshkafe Yerushalayim Tishkach Yemini Titbak Leshoni Lechiki Imlo Eskerechi Imlo Yerushalayim al rosh simchati al rosh simchati im lo ha'aleh im lo ha'aleh Yerushalayim Zapomnę Ciebie, Jeruzalem.